12 lipca wspominamy świętego Lucjusza Skawarnia, męczennika. Ze starożytnego Catalogus Sanctorum Italiae, opublikowanego w 1613 roku, dowiadujemy się, że Lucjusz był rzekomo pasterzem zatrudnionym przez pana, który go zwolnił pod zarzutem kradzieży, ponieważ Lucjusz ofiarowywał kościołowi i biednym drobne wsparcie z majątku pana. Po pewnym czasie został on przyjęty przez nowego, bardziej ustępliwego pana, przy czym zdarzyło się, że podczas gdy bogactwa tego ostatniego rosły, majątek jego poprzedniego pana malał, a ten z nienawiści lub zazdrości zabił Lucjusza. W miejscu, w którym zginął pasterz, wytrysnęło nagle źródło tak obfite, że utworzyło małe jezioro. Wkrótce okazało się też, że ma cudowne właściwości lecznicze. Szybko wokół niego zaczęli gromadzić się chorzy, aby zostać uleczonym. Starożytna kaplica świętego Lucjusza Skawarni stała się miejscem pielgrzymek wyznawców, którzy zwracali się do niego z prośbą o deszcz lub pogodę. Zachował się tam również cenny XVI-wieczny obraz na miedzi, przedstawiający świętego pasterza rozdającego ser biednym. Kult Lucjusza jest szeroko rozpowszechniony w około 50 miejscach w północnych Włoszech, w regionie Como, a jego święto przypada na 12 lipca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Lucjusz aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.